Witajcie w kolejnym odcinku Kała czy Armata. Dzisiaj gościmy Redmera. Redmer przeżył wiele, jeżeli chodzi o WOTA. Jako pierwszy na serwerze europejskim bił obiektę 212. Do dziś jego jedną z ulubionych artylerii obok T-92. A teraz krótka jego historia związana z WOTem i nie tylko. Redmer to były członek Rady Klanu Firspat. Jest jednym z czołowych artylerzystów polskiej sceny WOTA i miłośnikiem dobrego trollingu. Uczestniczył w prawie wszystkich turniejach organizowanych przez WG. Jest też pomysłodawcą turnieju Polish Open, zrobionego specjalnie dla polskiej sceny WOTA przy współpracy z Padem. Prywatnie Redmer zajmuje się szpiegowaniem innych klanów, oczywiście tutaj żarcik, i pisaniem o grach i muzyce. Ulubionym pojazdem Redmera jest T-92, ponieważ nie lubi on strzelać za zero w gąski z pocisków AP. Na koniec Redmer prosił mnie, abym pozdrowił fanów. No i to tyle. Teraz troszeczkę jeszcze o artylerii. Obiekt 212. Jest to legendarna artyleria rosyjska 7 tieru. Pamiętam jeszcze czasy, kiedy nie było obiektu 261 i obiekt 212 niszczył wszystkie artylerie o głowę. Był zdecydowanie lepszy. No i dlatego wydaje mi się, że Redmer dalej czuje sympatię do tego pojazdu. A teraz statystyki. Obiekt 212 ma 560 HP. Jego maksymalna prędkość wynosi 32 km na godzinę. Posiada pancerz kadłuba 60 z przodu, 45 z boku i 45 z tyłu mm. Jeżeli chodzi o uzbrojenie, to mamy do wyboru dwa działa. 152 znaną nam z SU-8, która nie powala na nogi, i 203, która jest naprawdę potężna. I znamy ją z bociana i SU-14, które mogą spokojnie maszytować czołgi 8, a nawet niektóre 9 tieru, i także w tym właśnie medy. Do dyspozycji właśnie w tej 203 mamy całkiem dobrą penetrację 102 mm na HEK-u i 265 na APEK-u i obrażenia 1850 na HEK-u i 1045 na amunicji przeciwpancernej. Szybkostrzelność tego działa to 1,66 pestki na minutę. Obiekt 212 jest w miarę zwrotną artylerią, do tego całkiem dobrze skręca i ma niezłe radio. Jeżeli chodzi o zasięg z widzenia, to mamy 332 metry, także nie powala na nogi, ale też jeżeli coś podjedzie na nas odpowiednio blisko, to będziemy to widzieć. Jak widzimy tutaj, Redmer bardzo ładnie już 3 artylerie skontrolował, także naprawdę nieźle mu idzie. Jest to według mnie też materiał szkoleniowy taki dla przyszłych artylerzystów. Bardzo ładnie celuje, tutaj to widać, że on nie celuje idealnie w to miejsce, co się rusza, bo tutaj już większość ludzi wie o tym i po prostu celuje troszeczkę do przodu, tak w miarę możliwości swoich. T-110 bije się z ISM-7, tymczasem jego pęska niestety datuje za późno i nie wyrabia ze strzałem. Na lewej stronie mapy widać S-100 na 8%, które pada właśnie w tej chwili jego łupem. To jest jego już 5 frag, także tutaj widzicie, zmienia pozycję po strzale. Wcześniej chyba nie zmieniał, nie dostrzegłem tego, aczkolwiek no nie dziwię się, bo jednak jak coś się uprze na to, żeby skontrolować od 212, to nie ma ucieczki, bo jednak ciężko uciec. Tutaj piękny strzał w King Tigera, 6 frag i zostaje przeciwnikowi 2 artylerie. Uważam, że ten materiał jest, może być materiałem szkoleniowym tak naprawdę dla przyszłych artylerzystów. Możecie zobaczyć sobie, jak to po prostu wygląda granie na tych wysokich tierach artylerią i jak się powinno zaczynać bitwę. Zawsze na początek kilka strzałów spróbujemy skontrolować artylerię i dopiero potem zabieramy się za, jeżeli naprawdę, no będziemy mieli przewagę, jeżeli na przykład jesteśmy spamerem, mamy na przykład takiego Geopantera, no to strzelanie w wysokie tiery dużo nam nie da. Dużo lepszym rozwiązaniem jest kontrolowanie wtedy artylerii. A jeżeli jesteśmy takim T-92, no to nie opłaci się po prostu nam kontrolowanie artylerii, bo no walimy za wolno i po prostu to jest bezsensowne. Tutaj 7 frag, kolejna artyleria zdjęta. Także tak to po prostu wygląda. Mam nadzieję, że troszeczkę was to nauczy, jak po prostu się powinno grać. Między strzałami starałem się przyspieszyć materiał, ponieważ on trwa strasznie długo
A nie, wydaje mi się, żeby wam się chciało oglądać po prostu czas przeładowania, tylko po prostu pokazane są wszystkie najważniejsze rzeczy, jak strzela Renmer, widać smugi pocisków, po prostu partery, także z tym raczej nie ma problemu. Tutaj jak widzimy, Renmer udaje się na kap przeciwnika, ponieważ T95 może mieć problemy, żeby dotrzeć na ich kap. Tymczasem druga arteria, też 212, jedzie bronić kapa i przy okazji może udało mu się znaleźć T92, które także całkiem ładnie mu zagrało, bo 4 fragi ma. No może dobijam, no ale mimo wszystko musiał trafiać, chociaż z Peszem. Tutaj niestety nie da się strzelić, a tym się zapoduje, aby gdy się na się trafia i tym samym kończymy tą bitwę. Jak widzicie, bardzo ładna bitwa, spora expa, spora kasy, także wydaje mi się, że naprawdę ładnie wyszło Renmerowi. Widać, że ma te umiejętności artylerzysty i gra naprawdę dobrze na niej, na artylerii, dlatego na pewno zasłużył na to, żeby znaleźć się tutaj w tym moim programie i dziękuję mu bardzo za udostępnienie powtórki. Ja tymczasem żegnam się z wami, dzięki za obejrzenie, a na koniec jeszcze chciałem przypomnieć wam, Pig Hunter, jeżeli ty to oglądasz, to wiedz, że Renmer cię pozdrawia. Cześć!